Jakby się ktoś zastanawiał, czy warto kupować ogórki odporne na mączniaka rzekomego i parchat dyniowatych, to warto. To są ogórki, z których już zebrałem około 60 kg z tego kawałeczka. Siane oczywiście. I dopiero ich mączniak zjada, że tak powiem, że rzekomy. A to jeszcze sporo w miarę zdrowych liści, to jak tutaj, czy tutaj. Taki kawałek tu jest. Teraz wam pokażę, które nie są odporne, jak one wyglądają. Te były siane około 2 tygodni wcześniej od tamtych. Zobaczcie teraz. Ten kawałeczek nie był odporny. Ona nie była odporna na mączniaka rzekomego. Jak widać, już zbioru nie będzie. To już jest do wyrwania, można powiedzieć, bo są takie malutkie ogóreczki, z których nic nie będzie już. Z tego było zabrane około 15 kg. To są z tego, co tak na oko, no nie? Tam to ważyłem, to jest tak bardziej na oko. I tu mam jeszcze jedne ogórki, też odporne na mączniaka. Jak widać, o, liście jeszcze zdrowe. Dzisiaj jest 21 sierpnia i ogóreczki te były siane równo z tamtymi chorymi już, więc naprawdę opłaca się kupować odmiany i te jeszcze muszę dzisiaj wyzbierać, ale się opłaca. Taka dla was rada, żeby potem nie było niepryskane, oczywiście nie były od grzyba pryskane, ekologiczne. Jednak warto siać odmiany modyfikowane. Tyle ode mnie.